Wielkopolska i Dolnośląskie, nareszcie. Czekam i się doczeka, nie potrafię. Zapraszamy, proszę. Teraz się dopiero przyjechali? To troszkę późno. Siema, jest paluch i paluch jest, to jest ważne. Jest i paluch. I jest i Dominik, dobrze mówię? Max znaczy się. No i jest trener, witam cię serdecznie. Cześć. Jesteś na odprawie? Wyszedłem z odprawy, został Rutek, bo jest, wiesz... A tu nasza Wielkopolska. Co tak się bujacie po tym korytarzu? Dokąd wy się wybieracie? Jak podróż minęła? O, nowe koszulki żółte, Dolny Śląsk. A taką koszulkę do Zimiego macie? Nie. To jak byście się postarali, panowie? Cały wór nagród. A za darmo? Zaraz się widać, wiesz. Oczywiście. Czy łódzkie jest w tej samej grupie co dolnośląskie? Tak. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale tak kraczą, że ta grupa jest słabsza od tamtej grupy. A czy jest słabsza, to się dopiero dowiemy na koniec, w niedzielę. Prawda? No. Mi się wydaje, że będzie bardzo wyrównany turniej i każdemu... Jest, już się martwiłem, że ciebie nie będzie. Trzymałem kciuki za ciebie, żebyś był. No, to fajnie, cieszysz się, nie? Jego tata w Ekstraklasie gra. To jest przyszła gwiazda. Myślałam, że będzie z Gorzelcą wykończenie. Tak, mam być. Już taka fama poszła z Gorzelcu. Tata? A skąd tata wie? Tata, bo tata to moje imię. Aha. Tu jest, łazarki są na ciepło. Nie, tu jest, halo. A ty nic nie wiesz? Nie, na ciebie też wyglądają, bardziej bogatsze. Ty nic nie wiesz? 15 godzin. No 15 godzin. Z Zadaru prosto, z Chorwacji prosto na Podkarpacie. Chwalisz się? Słuchaj, jechałem takim długim tunelem, najdłuższym na Chorwacji, ma 6 km, 7. I wyjechałem, była wiosna. Wjechałem do Tulejów, wiosna, a wyjechałem, była zima. Kierowca, który jechał tym tunelem właśnie na teraz w czasie drogi opowiadał, że jest taki długi tunel, tak. Że myślał, że nie ma takich... I wyjeżdżam, Badisza, to jest nowy zawodnik. Ty już byłeś? Był, Szturo. Tak? No to co? Przychodźcie jak najwięcej na halę, bo przygotowałem dla was nagrody fajne, będą konkursy. Co tam nagrody? No, dzieci się cieszą. Przy herbacie. No to na razie ty. Będą. Podobno w Łańcucie nie ma miejsc noclegowych w ogóle. Wszystkie miejsca są wykupione. Najbliższy nocleg to w Rzeszowie. 18 km stąd. Rodzice wasi przyjadą? Nie. Moje nie. A od kogo przyjadą? Ręka do góry. Zakaz mają. Nie wiem, do mnie przyjedzie. Dobra. To na razie tyle. Jeszcze ponagrywam. Wszystkiego dobrego. Smacznego, Max. Teraz jesteście kumplami? Ten z WKK, a ten ze Śląska. Ale teraz jesteście... W przyszłości Euroliga, jeden zespół. Braterska przyjaźń. Tak jak Petrowicz z tym drugim. Dobra, specjalnie dla serwisu koszykówki młodzieżowej z Łańcuta pozdrawia Zibi. I kto?